Witam Was serdecznie. Ja jestem Spokojny Człowiek, a to jest kolejny odcinek z serii, co mnie wkurza. W dzisiejszym odcinku temat dosyć kontrowersyjny. Myślę, że nie tylko dla mnie, ale pewnie dla yy, większości z Was yy, może to być temat kontrowersyjny, jeżeli jakby na to nie patrzeć. Mianowicie chodzi o Paraolimpiadę. Tak, Paraolimpiada w jakimś stopniu. Yy, znaczy, sama, sama w sobie oczywiście mnie nie wkurza, tylko. O ostatnim czasie w mediach różnego, różnego nurtu, czy to w telewizji, czy w internecie, no, czy można by powiedzieć, że jeszcze w gazecie, no, dla rymu, zaczyna się promowanie i fascynacja igrzyskami olimpijskimi, paraolimpiadą w zasadzie, czyli, czyli igrzyskami olimpijskimi dla niepełnosprawnych w Rio, gdyż no, ponoć tam nasi odnoszą większe sukcesy, na tej paraolimpiadzie, niż w rzeczywistości, niż, przepraszam, niż w zwykłej olimpiadzie, i, i, i zaczyna się takie promowanie, że no, jakie to te igrzyska są fantastyczne, że niepełnosprawni również mogą odnosić wielkie sukcesy, wielką sławę mogą zdobywać że my powinniśmy bardziej interesować się tym sportem, znaczy interesować się tymi igrzyskami, bo jednak to też jest, to też jest prawdziwa walka, tak jak w prawdziwym, znaczy to no tak jak dla prawdziwej, na prawdziwej olimpiadzie dla pełnosprawnych. Już tutaj oczywiście być może używam um, lekko kontrowersyjnych słów, bo z od z góry przepraszam, no nie, nie chciałbym aż tak mocno tutaj yy, w to tak uderzyć. Ale muszę powiedzieć, że mi się to strasznie nie podoba. Strasznie mi się nie podoba dlaczego. Jeżeli oczywiście ktoś interesuje się Paralympiadą, no to, to, no to okej, okay. nie mam nic do takiej osoby, Niech, jeżeli się interesuje, no to spoko. Ale jeżeli ktoś, jeżeli już nie, nie ktoś, tylko media różnego nurtu, czy telewizja, czy internet, czy ogólnie, wszędzie zaczyna się na temat tej Paralympiady trąbić, zaczyna się ją rozgłaśniać, że, że musimy bardziej więcej tego oglądać, a tak naprawdę, no szczerze mówiąc, no możecie napisać w komentarzu, czy Was to jakoś interesuje, czy wy, się, czy wy to oglądacie, czy nie oglądacie. No bo naprawdę wydaje mi się przynajmniej, to jest moje zdanie kolejny raz, że po prostu te, te, te parę olympiady, para olympiady mnie wiele ogląda. Oczywiście, no, sportowcy odnoszą tam sukcesy, co myślę, też może w jakimś tam mam mo sobie może cieszyć, ale tak naprawdę, no powiedzmy sobie szczerze, czy paraolimpiada to, to jest ten sam poziom e, igrzysk olimpijskich, co normalna olimpiada? No nie wydaje mi się. E, czy tam też biją rekordy świata, biją rekordy olimpijskie, normalne olimpiady. no nie wydaje mi się. Nawet jeśli jacyś sportowcy ci najlepsi już z, z niepełnosprawni sportowcy potrafią dorównać czasami e, tym najlepszym, znaczy może do, zaczynają dorównywać tym lepszym sportowcom, może nie najlepszym, ale tym lepszym sportowcom ze zwykłych igrzysk, no to jednak i tak czy jak i nigdy moim zdaniem e, no już e, niepełnosprawny raczej może no, nie tyle, że nigdy, ale raczej nie ma większych szans w starciu ze, no, ze pełnosprawnym, w pełni sportowcem, bo to jednak samo wynika, można powiedzieć, z siebie, że pełnosprawny i niepełnosprawny jednak tą przewagę jakąś, w jakimś tam stopniu ma. Jakbym miał to ująć, jakbym miał to jeszcze bardziej dać wam jakiś tutaj przykład, porównać. To jest troszkę tak jak na przykład jest piłka nożna i są jest liga, jest liga, jest pierwsza liga i druga liga. No i z paraolimpiadą to troszeczkę tak jakby jak z drugą ligą że no niby fakt, mamy, mamy sukcesy, mamy zwycięstwa, wygrywamy wygr ligę i no, być może nawet awansujemy do tej pierwszej ligi i no, będziemy grać w pierwszej lidze, ale czy zwycięstwo drugiej ligi cieszy tak jak zwycięstwo pierwszej ligi? No nie oszukujmy się, druga liga e, druga liga jednak nie daje takiej satysfakcji. Nawet jeżeli okej, okay, ucieszymy się samego awansu do pierwszej ligi, no to jednak w przyszłym sezonie no, dostaniemy już mocne ceny, no, Dostaniemy już mocny, można powiedzieć, za przeproszeniem w Pierdol. Yy, yy, od innych drużyn. Mimo tego, że tam zajmiemy jakieś miejsce, może nawet sensowne, to jednak nie wygramy, nie wygramy tej ligi. No i ten sukces, druga liga, ten sukces drugiej ligi, oczywiście ma sens w jakimś stopniu, ale trzeba pamiętać, że już za rok. Ta drużyna z drugiej ligi już nie będzie taka e, mocna, już, będzie nie, już nie będzie najmocniejsza, tylko będzie jedna z wielu mocnych drużyn, a od niej będzie jeszcze kilka drużyn mocniejszych. Więc tak to wygląda. Oczywiście to jeszcze może troszeczkę tak chaotycznie jest to przedstawione, ale jeszcze mam jeden przykład. To jest coś takiego, jak e, nie wiem, no tutaj możecie mi napisać w komentarzu, jeżeli się na ten temat znacie lepiej, ale jak e, z polskim hokejem. Wiem, że z polskim hokejem to jest coś takiego, że tam yy, znaczy z hokejem ogólnie, że tam są jakieś, mm, wiem, że po, znaczy przynajmniej Polska bierze wiele razy udział w mistrzostwach chyba świata, jakiejś dywizji pierwszej, coś takiego, albo w wizji dywizji pierwszej, albo w dywizji drugiej, ale to nie ma chyba większego znaczenia w sensie takim mm, konkretnym w sensie dokładniejszym, bo o co tutaj chodzi? To chodzi o to, że na przykład yy, tam zasada jest taka, że jeżeli ta drużyna chyba, która wygra te Mistrzostwa Świata Dywizji chyba pierwszej, powiedzmy, wchodzi do normalnych Mistrzostw Świata i wtedy dopiero osiągnie sukces taki, że tam może, tam może jakiś sukces osiągnąć taki na światową skalę. I teraz pytanie zasadnicze. Czy jakiś naród, czy jakiś naród na przykład, znaczy inaczej, inaczej, przepraszam, może tutaj troszeczkę się... Yy, Zaplątałem, jakiś kraj, yy, który tam zajmie, powiedzmy, drugie, trzecie miejsce. Czy, czy ten kraj się jakoś podnieca tym, tym sukcesem? No, fakt, fajnie, że te drugie, trzecie miejsce zajął. Nawet jeżeli yy, wygra tą, tą dywizję pierwszą i awansuje do tych normalnych mistrzostw, no, czy, czy jednak ten kraj, który tam powiedzmy, awansuje do tych mistrzostw świata normalnych czy oni mają szansę na jakiś sukces w tych mistrzostwach. Mi się wydaje, że żadnych szans nie mają. Mogą tam może jeden mecz wygrać, coś tam zagrać jakiś lepszy jeden mecz, ale naprawdę nie odniosą większego sukcesu. Ta drużyna zostanie pokonana przez każdego średniego przez każdy średni zespół z tych normalnych mistrzostw. Tak, właśnie wygląda również to z igrzyskami olimpijskimi. Niby ci sportowcy mogą najlepsi, ci z paralympiady mogą w jakimś następnym dorównywać, ale nigdy nie dogonią prawdziwych sportów znaczy no, prawdziwych, no, sportowców z prawdziwych igrzysk olimpijskich. Znaczy, oczywiście teraz mogę, może być, mogę być posądzony o coś, że tutaj te Igrzyska olimpijskie można, obrażam, te paralimpiady. Nie, ja nie obrażam paralimpiady, tylko stawiam, że Igrzyska olimpijskie. Te, te zwykłe, no to jednak na tych igrzyskach no, sportowiec niepełnosprawny nie odniósłby moim zdaniem żadnego sukcesu, więc na tym to polega. Co jeszcze mogę dać? Czy mogę jeszcze jakiś przykład dać? Myślę, że mógłbym właśnie dać jeszcze jakiś przykład, chociaż teraz właśnie ten przykład chyba wyparował z głowy, więc już na ten temat wiele nie powiem. Trochę chaotyzmu dzisiaj się wdało w ten filmik, więc z góry przepraszam. Jeżeli macie na ten temat jakieś zdanie, możecie napisać w komentarzu, czy popieracie moją, czy popieracie mnie, czy nie popieracie, napiszcie w komentarzu. Z góry dziękuję za wszystkie poprzednie komentarze po poprzednim odcinkiem. To jest fajne, że się udzielacie i mnie to cieszy, że się udzielacie. Jeżeli nawet ktoś ma inne zdanie, okej, okay, ja to rozumiem i jest to no bardzo fajne. Więc z góry, z góry dziękuję. I w zasadzie powinienem to wszystko na początku powiedzieć w filmu. Ale być może następnym razem już to uczynię. Dobra. Yy... To byłoby chyba tyle. Więc cóż, trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.